Cześć, witajcie serdecznie po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, tak jak Wam obiecałem już wcześniej, przetestujemy sobie Hulajnogę Raptor w wersji R6. W najbardziej udoskonalonej wersji V3, jako tylko wyszła na światło dzienne. Także, jeżeli jesteście zainteresowani materiałem, być może nawet oglądaliście mój poprzedni odcinek z wersji R3, to zapraszam serdecznie do oglądania. Dobrze, słuchajcie. nogę mamy już rozpakowaną. Jest ona bardzo bliźniaczo podobna do modelu R3, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Skupmy się na razie na parametrach technicznych. Jak widzimy tutaj bardzo pięknie kurier nakleił mi naklejkę o dostawie, ale sobie i tak mimo wszystko poradzimy. Jak widzicie tutaj mamy do czynienia z wersją Raptor R6 V3 czyli najbardziej udoskonaloną wersją tego oto Raptora, waga 28,5 kg, prędkość maksymalna do 55 km na godzinę, zasięg do 55 km, stopień wodoszczelności IP54, czas ładowania między 8 a 10 godzin. Tutaj na chwilkę zrobię przerywnik, ponieważ ci co nie oglądali mojego odcinka z wersją R3, tutaj mamy jeden port ładowania z prawej strony i z drugiej strony mamy również drugi port ładowania. Co skutkuje tym, że możemy sobie dokupić drugą ładowarkę i ładować tą hulajnogę potencjalnie szybciej? Nie będzie to prędkość dwukrotnie szybsza, aczkolwiek podejrzewam, że z jakichś 2-3 godzin na pewno zajdziemy. A jest to naprawdę różnica spora, ponieważ ta hulajnoga na jednej ładowarce, pełni rozładowana, ładuje się między 8 a 10 godzin. Lećmy dalej. Pojemność baterii 20Ah, jest to sporo jak na taką hulajnogę. Maksymalny moment obrotowy, spójrzcie, 55Nm. Niejedne motocykle mają taki moment obrotowy, także jest całkiem nieźle. Maksymalna moc 2x800W, czyli 1600W, aczkolwiek pamiętajcie, że te silniki w piku mają do 1000W, czyli maksymalna moc tej hulajnogi to aż 2000W jednocześnie. Już wam pokazuję. Z tej strony mamy jeden silnik, i z tej strony mamy drugi silnik. Coś jeszcze ciekawszego jest tutaj w parametrach: maksymalne obciążenie 150 kg. Opony drogowe nie są to tak zwane kostki, tylko bardziej opony takie wiecie: asfaltowe. Aczkolwiek na jakieś szutry na teren również się ona nada. Ale jeżeli ktoś chciałby pojeździć naprawdę sportowo, naprawdę wyczynowo po jakiś. Mega trudnych terenach, to radziłbym wymienić po prostu opony na kostkę i nic więcej. Hamulce oczywiście z przodu i z tyłu tarczowe. Z zaciskami. Dobra, uruchommy sobie tego potworka. Odklejmy może jedną folię. Odklejmy może tutaj drugą folię, bo o tym zapomniałem. Tak się prezentuje z jednej strony, tak się prezentuje z boku, tak się prezentuje ona z tyłu. Według mnie bardzo, bardzo agresywnie. Tak się prezentuje z prawej strony. Jeszcze po włączeniu, oczywiście, świecą nam się z boku ledy po całej długości. Spawy są bardzo grube. Widać, że tutaj inżynierowie Ruptora się naprawdę postarali. Z tutaj podnóżek jest grubszy i dłuższy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj spawy są naprawdę konkretne. Można tutaj po tym podnóżku skakać i nic się tutaj nie stanie. Bardzo fajny, że tak powiem, chlapacz, aczkolwiek wolałbym, aby był on dłuższy albo troszeczkę bardziej tutaj zabudowany, ponieważ przy większym deszczu, czy przy wjechaniu na jakąś większą kałużę, potrafi zdarzyć się tak, że jednak zachlapiemy sobie niestety spodnie bądź buty czy nogi, ponieważ tutaj jest spory prześwit. I tutaj również są otwory, także przez to przy większych prędkościach, a nie zapomnijmy, że ta hulajnoga potrafi się rozpędzić aż do 55 km na godzinę. No niestety potrafi nam nogawki zachlapać. I teraz co ciekawe: z lewej strony mamy jeden hamulec, z prawej strony mamy drugi hamulec. Mamy oczywiście manetkę gazu. Nie jest ona standardowo naciskana do dołu, tylko w tą stronę. Działa ona bardzo fajnie, nie działa na pewno zero-jedynkowo. Można sobie bardzo fajnie tą moc dostosowywać pod siebie. Oczywiście, kierunkowskazy wraz z sygnalizacją dźwiękową, że mamy włączony kierunek. W tym momencie mamy włączony kierunek lewy. Przełączamy sobie na kierunek prawy. Bardzo ładnie to widać, zwłaszcza wieczorem czy w nocy. Bardzo fajnie, tutaj, to wszystko świeci. Oczywiście z przodu również jest sygnalizacja, także widzimy się z każdej możliwej strony. Wyłączmy sobie światła. Światła są bardzo mocne. Z taką fajną obramówką czerwoną dookoła, co wieczorem wygląda, jakbyśmy jechali naprawdę nie jakimś raptorem, a jakimś yy, przysłowiowo-predatorem wieczorem. Sporo ludzi się zastanawia co to kurczę z przodu nadjeżdża. Wyłączmy sobie światła. Klakson. Według mnie jest to jeden z najgłośniejszych klaksonów, z którymi miałem do czynienia w hulajnogach elektrycznych. No z jednej strony jest to fajne, z drugiej nie. Zależy, czy ktoś ma, że tak powiem, problemy z głośnymi dźwiękami. Jeżeli ją wyłączymy i włączymy jeszcze raz, pokażę wam fajną animację rodem z jakiegoś motocykla GSXR. Dobrze, wszystko jest Odpalone. S-kom. Tutaj przyciskiem S ustawiamy sobie tryby prędkości. Tutaj mamy tryb pieszego. Możemy jechać tym, tym trybem maksymalnie do 5 km na godzinę. Czy jest to tak jakby po prostu wspomaganie w hulajnogi? Tryb ekonomiczny. Tryb standardowy. Oraz tryb turbo w którym możemy osiągnąć prędkości do 55 km na godzinę. Sprawdzałem to osobiście, faktycznie tak jest. Przy mojej wadze 84 kg spokojnie można tę prędkość osiągnąć. Aczkolwiek nawet z górki więcej ta hulajnoga nie jedzie. Ma jakąś, powiedzmy, swoją fabryczną blokadę, że tempomat wbudowany nie przekroczy tej prędkości. m com, czyli tym przyciskiem z prawej strony, zmieniamy sobie opcję z mil. Na kilometry, i to jest tylko tyle. Mamy informacje o naładowaniu baterii. I co najważniejsze, oczywiście, jest aplikacja dedykowana, ale jeżeli chodzi o aplikację, nie będę się powtarzał. Zobaczcie sobie mój materiał z wersji R3. Tam będzie opisana cała masa opcji, jaka zawarta jest w aplikacji do tej serii raptorów. I powiem Wam szczerze, że tą kolejnogę. W zależności od sklepów, w zależności od aktualnej promocji, możemy kupić w granicach 4000-4400 zł. A ruptora R3 możemy kupić w granicach 3000 z groszem. Co różni tą hulajnogę w wersji R6 od wersji R3, już wam pokazuję z tej strony. Akurat tak się pięknie złożyło, że mam model bliźniaczo podobny. W wersji R3. Spójrzcie, sobie. Hulajnogi są praktycznie że identyczne. Oczywiście nie mówimy tutaj o malowaniu, ponieważ tutaj mamy taki fajny brąz. Tutaj hulajnoga jest w pełni czarna, aczkolwiek również możemy sobie wybrać opcję kolorystyczną-brązową. Światła, opony, sztyce, o której Wam nie powiedziałem. Tu jest bardzo fajny mechanizm. Pierwszy raz go widzę odkręcając ten mechanizm. Tutaj ten ceownik trzyma się tej piasty i tej. Jeżeli go odkręcimy, możemy śmiało sobie tą hulajnogę złożyć. Już nawet jej nie będę składał, bo jest to bo każdy wie jak ta hulajnoga, jak każda hulajnoga się składa. W drugą stronę przykręcamy mocno śrubę. Powiem wam szczerze, że jest to chyba jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ nie wiem, co tutaj mogłoby się stać, żeby w tym momencie ta sztyca nam się poluzowała, opuściła, bądź cokolwiek by się stało. Zobaczcie. Jeżeli chodzi o model R3, to wygląda tak. Model R6 wygląda tak. Co różni wizualnie te, te dwie hulajnogi? Jedna. Zasadnicza kwestia, aczkolwiek jest gona naprawdę, naprawdę kluczowa. Spójrzcie, tutaj macie jeden silnik, z przodu macie zwykłe koło, a w modelu R6 w wersji V3 macie dwa koła i dwa napędy przedni i tylni. Ta strzałka sygnalizuje nam, że mamy odpalony tylko tylni napęd, czyli moc maksymalnie w piku do 1000 W ale diametralnie się to zmienia, naciskając dwa razy szybko M i przechodząc na oba silniki. W tym momencie to nie jest hulajnoga elektryczna, to jest naprawdę powiem wam szczerze, troszeczkę taki przynajmniej można powiedzieć SUV wśród elektryków bądź taki powiedzmy Mercedes, jeżeli chodzi o, o hulajnogi. Naprawdę jazda zmienia się diametralnie. 2000 W. Naprawdę robi robotę. Fajnie to jeździ. Oczywiście wrzucę wam również drugi filmik. Jeżeli chodzi o zasięg tej hulajnogi, o, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, przejedziemy tą hulajnogą kilkadziesiąt kilometrów. Powiem wam jak to się jak na niej się jeździ, aczkolwiek na chwilę obecną hulajnoga jest sztywna, aczkolwiek mimo wszystko, że ma bardzo fajne amortyzatory. Można tutaj sobie amortyzację regulować. Czyli możemy sobie ustawić, żeby to zawieszenie było bardziej sztywne albo mniej sztywne. Czyli dobrać sobie indywidualnie pod siebie zawieszenie, jak chcemy, żeby to wszystko działało. Wiadomo, jedna osoba będzie ważyła 50 kg, która może tym jeździć, a druga osoba będzie ważyła właśnie 150. Dlatego musimy sobie tutaj właśnie przykręcić. Aby usztywnić hulajnogę, żeby po prostu nie dobijała do samego końca, ale jazda jest naprawdę tym sprzętem fenomenalna. Według mnie, jeżeli miałbym wybrać model R3 albo R6, wolałbym dopłacić i dobrać sobie wersję na dwóch silnikach. Nie różnią się one niczym poza właśnie tym silnikiem, drugim. Aczkolwiek według mnie jest to naprawdę kluczowe. Dodatkowo, słuchajcie, pokażę Wam fajny patent. Jakim jest przenośny kompresor od Motusa, który otrzymałem? Zobaczcie sobie. Zakres od 2,0 do 10 bar, od 3 do 150 psi. Możemy takim kompresorem naładować koła samochodowe, koła skutera i motocykla, koła hulajnogi elektrycznej. Za chwilkę to sobie sprawdzimy koła roweru, e-roweru, piłek materacy i tym podobnych. Sprzętów: przenośny kompresor elektryczny, opakowanie zawiera kompresor, adaptery do pompowania, przewód do ładowania, instrukcje, pojemność baterii aż 4000 mAh, napięcie ładowania 5V, 2A. Zakres ciśnienia już wcześniej widzieliście. Otwórzmy sobie ten zestawik. Ja jeszcze go w sumie nie wypakowywałem. Wyciągniemy sobie to z pojemnika. Tak się to przedstawia. I to jest całe to urządzenie. Powiem wam, że nie jest ono ani lekkie, ani ciężkie. Jest fajne. Ma tutaj nawet latareczkę, żeby sobie powiedzmy podświetlić. Nie wiem, gdzie mamy powiedzmy wentyl, gdzie możemy się podłączyć. Jakby coś tam się stało, albo musielibyśmy mieć po prostu potrzebę do pompowania koła w nocy. Bądź w jakichś niesprzyjających warunkach, tutaj oczywiście mamy jakieś przedłużki, wszystkie adaptery, szpilkę do piłki i tak dalej. Ale nam potrzebny jest w tym momencie tylko i wyłącznie ten kompresorek. A więc na spokojnie, słuchajcie, podłączmy go. Zobaczmy, jak to działa. Tutaj sobie odkręcamy. Mamy standardowe wejście, tak jak pod właśnie pod hulajnogę, czy nawet pod koło samochodowe. Odpalamy sobie sprzęcik, bateria jest akurat pełna. Tym włącznikiem po lewo włączamy sobie światło M migające, mrugające jak to woli. Oczywiście jest port ładowania USB C, także możemy śmiało sobie to naładować. Tutaj to wejście służy jako powerbank, także możemy sobie nawet tym urządzeniem podładować telefon, który nam padnie. Urządzenie jest bardzo małe, jak widzicie zakrywam to spokojnie ręką, możemy sobie włożyć w jakąś saszetkę przenośną czy nawet w jakiś tam kufer. Podpięty do hulajnogi, także bardzo przyjemne jest to rozwiązanie. Odkręćmy sobie wentyl. Wkręćmy sobie przenośny kompresor. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj ukaże: 42 PSI. Dobra. 35, 36 plusem ustawmy sobie na przykład na 45. 47 napompowało, wiadomo, z jakąś tam lekką nadwyżką. Odpinamy. I to słuchajcie, tyle. Sprawdźmy sobie jeszcze drugie koło. Odpinamy, co nam tu pokaże po odpaleniu. 41. Ustawmy sobie również na, a niech będzie na 46. I staw, no i super. Odpinamy. Ja myślę, że nie zajmie to więcej jak minutę. Jeżeli chodzi o koła samochodowe, jeżeli złapiecie, powiedzmy, naprawdę przysłowiowego kapcia, to myślę, że tak do 2,5 bara zejdzie około 10 minut, aczkolwiek producent podaje około 6. Wiadomo, że trzeba troszeczkę tutaj dodać lekką paruminutową nadwyżkę. Także myślę, że około 10 minut wystarczy na naładowanie takiego samochodowego koła. Zaletą tego urządzenia jest to, że ono jest naprawdę mobilne, przenośne, mieści się tak naprawdę nawet i w kieszeni. Nie potrzeba żadnych kabli, żadnych adapterów, ani nawet wejścia na samochodową zapalniczkę. No i to jest bardzo fajne. No i słuchajcie, jeżeli chcielibyście sobie zakupić taki sprzęcik, czyli taki przenośny kompresor, albo na przykład taką fajną kangurową bluzę z Motusa, z napisem z tyłu, to zapraszam serdecznie do linków w opisie, tam zostaniecie przekierowani bezpośrednio do sklepu. Trzymajcie się wszystkiego najlepszego i do następnych materiałów. Hej!